Cześć, nazywam się Wojtek i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak EA chciało powstrzymać mnie przed graniem w FIFA. Otóż zablokowali mi łeba na wszystkich moich czterech kontach, co było całkiem przykre. Dodatkowo wygląda na to, że usunęli mi mój klub, na którym miałem 78 poziom EA Sports, to znaczy mam dalej to konto, natomiast klub na nim, który był założony w 2014 roku i dostałbym na nim masę paczek, został usunięty, zamiast tego dostałem nowy, na którym nie dostałem niczego oprócz niewymienialnej brązowej paczki. Natomiast na moim klubie, który założyłem w czerwcu tego roku, Krzycz Wojciech, który miał być do serii, na całe szczęście w tej serii nie wrzuciłem, bo pewnie też by mi usunęli z jakiegoś powodu. Nie żebym chociaż reklamował końcy, bo nikt się nie chce u mnie reklamować, ale pomyślcie o tym, gdybym to pokazał, to bym teraz nie miał na czym grać, a dostałem tutaj parę paczek. Oczywiście jestem największym kretynem na świecie i nagrałem je w złym formacie i teraz nie mogę ich otworzyć, a bardzo mi zależy, żeby zrobić dzisiaj ten film, więc może jeszcze to otwieranie kiedyś się gdzieś pojawi. Natomiast otworzyłem sobie paczki za chwileczkę, ile jest pońców za 50 zł? Ileś tam tych pońców wydałem, bo sobie jeszcze później zadychę dokupiłem, bo tyle mi zostało na PlayStation Store. Otworzyłem sobie trochę paczek, trafiłem parę fajnych rzeczy. Jak widzicie, mam 46 tysięcy, zważywszy na fakt, że w ogóle nic się nie wymieniałem. Mam taki skład i mam najlepszy gracz, jakiego mam, to jest Brahimi, którego też między innymi trafiłem w paczkach. Zaraz wam pokażę, co trafiłem w paczkach. Natomiast zrobiłem sobie taki pierwszy skład. Wydałem na niego, już wam mówię, 600. Tutaj 350, tu będzie 1700, to jest gracz z paczki. Natomiast gdybym nie trafił go, to bym sobie kogoś kupił lepszego. To samo z Ansaldi, chociaż nie, Ansaldi w sumie jest dobry. Tutaj Sturaro za 800, Kucka chyba za 1300, ten pan Lemina za 1400 i Turbe za 1000, Kiszna wyrwany za 850, super, bo 5 gwiazdek, i Jovetic za 2300. Bardzo fajny zawodnik, myślę. Myślałem, żeby zmienić formację, ale stwierdziłem, że za słabi są ci skrzydłowi w kwestii strzelania, żeby tu coś kombinować. Taki początkowy skład, zobaczymy, jak się tym będzie grało. Natomiast czym się zająłem na początku, oprócz sprzedawaniem graczy, kiedy gracze z paczek się sprzedawali, zacząłem sobie robić wyzwania budowań składu i zobaczcie, jak mi się to udało. Zrobiłem sobie te, no oczywiście te pierwsze, bo od nich trzeba zacząć, zanim się dostaje jakieś gówno, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że zrobiłem to. Te są na rozgrzewkę, na to już paru graczy musiałem wyrzucić, nawet paru musiałem kupić, ale bardzo mi się to opłaciło. W paczce, której trafiłem, było bodajże 12 graczy, 3 świecących, jeżeli dobrze pamiętam. Trafiłem moją najlepszą kartę, czyli Renato Sancheza, którego sprzedałem za 13 500 monet. I zobaczcie sobie, kogo potrafiałem w tych paczkach. Miałem 3 paczki powitalne, te takie wszystkich piłkarzy, jedną jeszcze taką jakąś brązową. No i właśnie chyba około 10 paczek za pońsy, 7,5 tysiąca plus ta paczka. Z tego ogólnie tak, trafiłem Klopa, którego za 4 tysiące sprzedałem. Jednego takiego pana chciałem wystawić i sprzedać go, bo trafiłem w paczce, nie wiem, który to był, ale któregoś trafiłem, a drugiego, jak szukałem ceny, kupiłem za 400 monet i go sprzedałem z zyskiem 150, także yeah, trading! Renato Sanchez, zajebiste trafienie, Barkley też z tej paczki i Rodę też z tej paczki, także ta paczka jedna z wyzwania budowania składu zwróciła mi kilkanaście tysięcy, koło 20. Ten pan z Ligi Portugalskiej, tutaj Dahoud, ci jacyś Japończycy, nie mam pojęcia, dlaczego oni się sprzedali, ale jak zobaczyłem, że te kosztują, to ich natychmiast wystawiłem. Tu jakiś gracz, tu jacyś gracze z różnych lig, tu gracz z MLS, ponieważ gracze z MLS są teraz drodzy. Tu jacyś inni gracze z popularnych lig, szkoda, że tego pana sprzedałem, bo w sumie jest lepszy niż Maggio, ale z drugiej strony może dobrze, że go sprzedałem. Mertens, którego mógłbym w teorii mieć w składzie, ale wolałem końsy, to samo z Abate. I to samo z Lichtsteinerem, którego też dosyć drogo sprzedałem. Saul, Meyer, Gabriel. Bardzo mnie zdziwiło, że ten pan kosztował 1300, a to, że ten pan kosztował 6400, już mnie mniej zdziwiło. Mam jeszcze takiego pana i mam dwóch Sorrentino, bo ich kupiłem za 650, natomiast jak się okazuje, nie jest to wcale tanio, więc będę jeszcze ich wystawiał. Jest jeden minus tego konta, ponieważ nie mam na nim żadnych... nie wiem, dlaczego to zrobiłem ustami...
That's what he said. Nie mam na nim niestety. Na tamtym koncie mógłbym sobie wykupić absolutnie wszystkie boosty do 1000 monet i tak dalej. Tutaj niestety chyba pierwszy boost za 1000 monet jest jakoś na 18 poziomie. Także masakra, to jest taki ból dupy mam z tego powodu. Także na razie wykupiłem sobie jeden za 200 mod, na szczęście na 5 poziomie jest następny. Jeden mecz zagrałem, nie był to mecz online, tylko mecz z drużyną tygodnia. Za niego dostałem 1000 monet, bo jeszcze sobie zagrałem go na jakimś nowicjuszu czy coś. Teraz mam skład, będę mógł wejść w 10 ligę. Na razie jeszcze nie zaplanowałem żadnej serii, to znaczy planuję serię, ale nie planuję jej jeszcze teraz zaczynać. Będą jakieś luźne odcinki. Mam pomysł, co zrobić na weekend. Myślę, że na razie filmy jeden raz dziennie wystarczą. Póki jeszcze studiów nie zacząłem, to mam nadzieję, że coś mi się uda ponagrywać. Na razie dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, wesprzyjcie łapką w górę. Dzięki za oglądanie. To był Wojciech. Na razie. Cześć.